Witam na moim kanale i zapraszam na dawno nieogrywanego Turizbusa. Chyba ostatni raz grałem w lutym tego roku, a wcześniej grałem w styczniu, czyli tak jakby raz na miesiąc robiłem odcinek. Wszedłem dla odmiany po raz pierwszy w nowy tryb w tej grze, nie jakby prowadzenie firmy, tylko jakby tworzenie trasy i przejechanie przez nią. Przypomina mi to mocno tryb z tego Svenbusa, czyli w sumie chyba to, czego jakby oczekiwałem. Bo ogólnie w tej grze fajne jest te zarządzanie kierowcami, zbieranie kasy na te autobusy, naprawianie ich i tak dalej. Ale jak wielokrotnie przypominałem, czy to mówiłem, chciałbym być po prostu zwykłym robolem, zwykłym kierowcą. Tak jak w Svenbusie i się nie walić w zakupy tych samochodów i tak dalej, znaczy autobusów, naprawianie. Chciałbym sobie po prostu być, tak jak mówię, zwykłym robolem, pojechać w trasę, którą mi zlecą, wrócić i zakończyć odcinek i powiedzieć do widzenia. Zatem zrobiłem sobie taką trasę, tylko nie jestem pewien, czy ona nie będzie w obie strony. Trzeba będzie jechać i zawrócić. Mam nadzieję, że nie. Bo niepokoi mnie z tego powodu to, że jest tutaj oprócz pomarańczowej jest ta żółta. Żółta jest jakby drogą powrotną. Ale zaznaczyłem sobie ilość tras 1, więc zakładam, że pojadę tylko z tej miejscowości Coralejo. Coralejo, nie wiem jak to się wymawia. Na port lotniczy i tyle. Dobra, bierzemy wstecz. Sobie to możemy wybrać dalej. Do świetnika, ilość tras. Dobra, spróbujmy, kontynuujmy. No i teraz mamy wybór, czym chcemy jechać. Widziałem, że są dwa DLC-ki do tej gry z autobusami, tam po 3 sztuki chyba. Ale kurka wodna chyba 90 albo 120 zł za jeden DLC. Nie wiem. Jedyne co mają, nie wiem, jakby to powiedzieć. No mają tupet, żeby tyle życzyć sobie za 3 autobusy. Gdy gra cała kosztuje, nie wiem, 160. Te autobusy powinny kosztować po 10 zł na przykład. Moim zdaniem skromnym. Zresztą i tak jak widać w podstawce mamy bardzo dużo autobusów do wyboru. Nie wiem, czy tak jest na PC-cie. Przypuszczam, że może być na PC-cie jak w Svenbusie, że trzeba sobie więcej dokupować na Steamie. A przynajmniej na PC-cie jest ten plus, że można sobie jakieś kluczyki gdzieś pokupować. Nie zawsze, ale czasem tak się udaje. Nie wiem, czym tu pojechać. Za duży wybór. Tym kurduplem na pewno nie będę jechał. VDL-em to chyba jeżdżę ostatnio w Svenbusie. Czy ostatnio? Neoplanem Neoplanem? Nie, Neoplanem chyba nie. Czymś chyba nowym. Dobra. W każdym bądź razie ten to zaraz. Tylko jeden jest? Tylko jeden. Man. Wydaje mi się, że man jest najbardziej obcykany. Dobra, weźmy skanie. Nie wiem, czy to się różni. Widzę, że ma... Ten ma koła dodatkowe, więc pewnie fajniejszy jest. A to co? Aha, tablicę można zrobić. Nie, to ja dziękuję. Kalendarz. Aha, teraz się okaże, że nie mogę tam jechać, bo muszę kupić w dodatku, no. Głupi człowiek. Dobra. Neoplan jest dostępny. Dobra, w obu grach jadę. W Svenbusie też lubię tego busa, trudno. Bo oczywiście nic innego nie ma. Nie będę się bawił w malowanie, zobaczmy. Porę weźmy tak jak mamy teraz. 24 sierpień. Nagrywam. O, ciekawa godzina.
1, 2, 3, 4. Zacząłem to nagrywać, jakby ktoś był ciekawy. Tak. Dobra, nie da się cofnąć, nie będę przewijał. Okej. Pogoda. Niech będzie losowa. A to co to jest? Zręcznościowy, realistyczny. Kurde, nie pamiętam jak się w tą grę gra, więc zobaczmy sobie zręcznościowe. Przypuszczam, że się gra jak w tym. Jak w Fernbusie. Dobra, weźmy tego. Dobra, start. Ciekawe, czy mi kierownica zadziała. Na dzień dobry. Czy nie będzie sprzężenia zwrotnego znowu i będę musiał odłączać ją i podłączać. No, trzeba przyznać, że płynniej działa jak Fernbus. No, trzeba przyznać. Dobra. My chyba musimy bilety sprawdzać? Czy to nie w tej grze? Aha, dobra. Weźmy tak. Przypuszczam, że być może trzeba zrobić jak w Fernbusie, czyli jakiś telefon odpalić, nie wiem. A, dobra. Pewnie luki bagażowe trzeba otworzyć. Nie, ale podoba mi się płynność działania. Może załączmy wstępnie. To jest zaciągnięte. Zobaczmy właśnie, czy klimatyzacja działa. Wygląda, że działa. Właśnie, ciekawe też, czy tempomat jest ustawiony jak w Fernbusie. Bo pamiętam, że się ociągali z tym światło. W sumie możemy zajarać, nie? Niech będzie. To można włączyć. Odblokowane wszystko jest. Aha, i ludzie jakby sami idą teraz. Okej. Okay. Czyli nie trzeba jak farby się robi, żeby otwierać. Tak? No, to w ogóle jest nieaktywne. Czyli przenieśli żywcem cały jakby interfejs z Fernbusa. Ale czasu się nie da przewinąć na przykład. Dobra. Nie wiem. Zamknę. Puszczę gadkę. Może to też zamknę. Nie mam pojęcia. Puśćmy gadkę. Aha, tu gadki też się nie puszczę. Dobra, macie światełko, bo macie za ciemno w pracy. Co ja bym tu chciał zrobić? Niech ja pomyślę na szybko. Najgorzej, wiecie co, że nie wiem, czy dobrze usiadłem prosto. Ale dobra. Aha. Nie da się ten... kamerę ustawiać? Da się, dobra. Zasadniczo, teoretycznie. Weźmy sobie tak. Ktoś doradził, żeby sobie maksymalnie krzesło odsuwać. Znaczy fotel. Co ciekawe, pasek nie idzie mi ten, że odsuwam krzesło. Znaczy fotel, co ja dam. Ciekawe. Nie no, tak to chyba bez przesady. Chociaż nie no, lusterko bym widział. Ale to mogę sobie zrobić poszerzonym widokiem, o. Coś takiego możemy sobie zrobić. Chyba za szybę wyjechałem. Tak. W tej grze chyba można ostro przesadzić z wyjazdem. Z fotelem. Bo przesuwam się aż ten. O. Czyli jakby poza maksa można wyjechać. Patrząc po tym punkciku. Dobra, zróbmy sobie rybie oko. A. Zapomniałem, że mogę sobie lusterko wyciągnąć. Więc nie muszę tego robić. Dobra, to mi zasadniczo pasuje. Weźmy lusterko. Lewe, prawe, niech będzie.
Wejdźmy stąd. Ciekaw jestem, co on się tak trzącha. Jeszcze sobie w ustawieniach bym zobaczył, czy mam, że wzrokiem idzie za skrętem kierownicy. Tak jak ten ktoś doradził. I tu nie widać, żeby dawało się ten pomoc załączyć na padzie. W Fernbusie to zrobili, w tym też mieli to zrobić, pamiętam. Ponoć obiecywali. Ale nie ma. Aparat fotograficzny, to mi się podoba. Czyli kamera. Autocentrowanie kierownicy, prowadzenie zależy się od tego, ukryj kierownicę. Wymuś wibrację. Wyśrodkuj kamery, kosanie głowy. Ale nie widzę, żeby był ruch głowy za kierownicą. Prowadzenie zależne od prędkości. Kurde, nie wiem. Dobra. Ruszamy zatem. Zobaczmy, czy kierownica działa. W sumie jeszcze widzę jedną rzecz. Tą belkę na górze zrobię. No dobra, no zobaczmy. Uruchommy na D1. Myślę, że spoko będzie. Rzućmy ten. Światełko jest. Nie, no to zasadniczo przytrzymaj, aby ustawić bieg neutralny w menu. Aha, dobra. Nie uruchomiłem silnika. Dobra. No to jadymy zatem. No to w sumie fajnie, że głowa idzie za tym. No to chyba w Fernbusie sobie to wyłączyłem. W takim wypadku. Aha. Co i tak bym dostał ten strzała z prawej. Normalnie jak w Fernbusie. Na pierwszym zakręcie, jak jest w lewo albo w prawo w sumie, potrafi dostać strzała z któregoś z boku. Tak na dzień dobry. Taki mam talent. Dobra, zobaczmy. Nie no, nie zobaczymy. Pewnie tempomat nie działa. Pewnie jak teraz wcisnę strzałkę w prawo, czyli załączenie tempomatu, jak jest w Fernbusie, to mi się kamera zmieni. Nic mi się nie zmieniło? Zaraz. A może działa tempomat? Okej. Ale kierownica dziwnie działa. W sensie muszę bardzo mocno skręcić w porównaniu z Fernbusem. Nie działa tempomat. Teraz się po prostu toczymy. Dobra. Trudno. Przeżyję jakoś. Będę trzymał nogę na gazie. Stopę. Nogę. Nie, ale większy kąt skrętu jest ustawiony. Widocznie na Fernbusie sobie to musiałem zmniejszyć. W sensie mam chyba kierownicę ustawioną na 900 stopni. Bo to dla mnie to jest mały zakręt. W porównaniu jakby ten. I prawie ponad połowę kierownicy skręcam. No okej, dobra. I skręcam. Kurde. Tak to jest, jak się nie grało. No ale jak na razie powiem wam, że powrót po paru miesiącach przerwy jest pozytywny. I fajnie, że w końcu przez, nie wiem ile ja w to gram, 2 lata, dopiero wszedłem w te menu drugie, gdzie nie trzeba prowadzić firmy. Niesamowite. I to mi się zaczyna podobać teraz. Niewykluczone, że będę robił teraz odcinek z Turizbusa na zmianę z Fernbusem. Co prawda Fernbus ma, przynajmniej w mojej wersji na konsolę, no całą Europę prawie mamy. Całą Europę. No dużo miast do zwiedzenia. Tutaj jest jedna wysepka, więc nie można się za bardzo cieszyć.
jazdą, ale no dobra, no może raz na miesiąc będzie turizm bus. W takim wypadku, bo się fajnie jeździ. Fajnie się jeździ. W sumie czemu muszę silnik wyłączać? To z przyzwyczajenia chyba robię. Rozumiem, że ludzie sami wejdą, nie muszę biletów sprawdzać ani nic. Sami wejdą. Idą nie ruszając nogami. Tego co widzę w lustarku. Normalnie kosmici. Dobra. Zamykamy. No i cóż. Jedziemy. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Mam nadzieję, że wszystkich zabrałem. W sumie długo chyba stałem. No i elegancko. Co prawda nie ma co porównywać grafiki z tej gry do Fernbusa, gdzie są duże miasta, duże tereny. Dlatego no, z założenia ta gra powinna działać dużo, dużo płynniej. A tak nie było. Zresztą zobaczymy, jak będę bliżej portu lotniczego. Pamiętam pierwszy odcinek na premierę z tej gry. To była masakra. Jak się wychodziło na piechotę z portu lotniczego, to normalnie chyba 15 klatek było na sekundę. Tak skakał ten obraz, że głowa mała. Okej. Ajajaj. To może nie będę się wysilał, tylko wezmę tak. Otwórzmy te drzwi i tyle. Po co to zmieniać? Znaczy się cudować, jakieś te biegi, rzucać, włączać silnik. To akurat szkoda, że tak zrobili po łebkach. Chętnie bym wyszedł te bilety, sprawdził bagaż, żebym otworzył. Mogłoby być bardziej rozmaicone. Dobra, chyba wszyscy wsiedli. Zaczął deszcz padać, niesamowite. Akurat trafiłem na deszczyk. Dobra, jedźmy póki nic nie jedzie. Przynajmniej nie widzę. Znak stopu. A chyba nic nie jedzie. Najwyżej bym poczuł. 50 na godzinę, kiedy ja się rozpędzę, człowieniu. To może 90 lecieć, spoko. I to jest piękne. Pustynia, deszcz. Jedno sobie nie przeczy. Chyba, że na tej wyspie to deszcze są, nie wiem, wydarzeniem. No tak, biorąc pod uwagę krajobraz jak na Marsie, to chyba deszcze za często nie padają. Poza tym jestem ciekawy, czy ulica się zrobi mokra. W Fernbusie potrafią zrobić kałuże, te sprawy. Tutaj pytanie, czy się przyłożyli też do tego. Tak za bardzo to nawet nie mogę tych 90 się rozpędzić. No cóż, kolejne miasteczko będziemy mijać. Tutaj niestety miasteczka są dosyć ciasnawe pod kątem skrętów. No ale takie, tak musi być tam widocznie. Dobra, nie wiem czy coś jedzie z lewej czy nie jedzie. Czy coś z prawej jedzie? O, miałem farta. Nic nie jechało. Dobra. Ani z lewej, ani z prawej. Możemy śmigać dalej.
rozkoszując się marsjańskim widokiem. O kurde. Prawie czołówka by była. Kurde, nie, na serio, nie mogę się przyzwyczaić do tej kierownicy, jak ona skręca. Mógłbym sobie teraz niby przestawić ją na, nie wiem, 750 promień skrętu czy coś, ale zakładam, że mam na 900 ustawione, czyli na maksa. Niech tak zostanie. W końcu trzeba się trochę namachać tą kierownicą. Bardzo dobrze. Ej, no niby pada, niby nie pada. Jezdnia jest sucha jak pieprz. Może w tamtym klimacie, jak taki deszczyk pokropi, to chodnik, jezdnia jest nagrzana, nie wiem, do 70 stopni, to paruje od razu. Nie wiem. Nie wrzucę niestety. Światełka. Na stopie nie chciałem się zatrzymywać. Coś zaraz się okaże, że ten odcinek będzie ten. 35 minut trwał. Chyba już dojeżdżam do tego miasta przed. A może nie. Nie, chyba jeszcze nie. No zresztą nawet jakby 35 minut trwał, to... O, kałuże są. Niesamowite. Coś się jednak zmienia. No jak mnie... Tak mnie walną, że mnie przepchną. Super. I to właśnie lubię. Nie ma bata, żeby on mnie tak wepchnął. Szczególnie, że jeszcze nie uderzył mnie z przodu, tylko gdzieś z tyłu. A pchnął mnie jak normalnie, jakbym ten... Jakby czołg we mnie uderzył. No i to mamy pierwszą stłuczkę. No okej. Okay. Patrzcie, na się kałuże zrobiły. To dobre. No teraz to aż przedobrzyli chyba z tą wodą na tej jezdni. Już możesz wyłączyć. Dobra, to możemy zastosować. Otwieramy drzwi. Czekamy, aż wszyscy wejdą. I wejdą. Może bym sobie na kole skoczył. Dobra, jak tam? Pani jeszcze wchodzi, czy pani się tak mota? O! Czyżby ta kobieta jeszcze wchodziła? Chyba nie. Pamiętam, że miałem jakąś taką tendencję do zostawiania pasażerów na przystanku. Dobra, to się zakorkowało z tego, co widzę. Dzięki mojej stłuczce. Chłopaki nie mogą wyjechać. Znaczy pojechać sobie dalej, na szczęście. Ani ja tędy już nie będę wracał, ani mi nie stoją na drodze. Przynajmniej taki plus. No ale ta woda w miasteczku była... Wyglądała, jakby była po kostki. A za bardzo. A może skręt, promień skrętu jest dlatego taki zmieniony, że mam ustawione jakby kierowanie w zależności od prędkości. Może tu poszli w większą fizykę jazdy, wiecie jak jest. I dlatego muszę prawie pełen skręt koła zrobić, kierownicy w sensie, żeby skręcić. I uciekam na pobocze, widzę. Fajnie. Dobra. Nie, ale na serio, nie pamiętam, w jakiej ostatnią grze miałem tak, że musiałem aż tak kręcić kołem. Na kierownicę mówię koło jak coś. Nie wiem czemu. I znowu bym przyrypał. Właśnie tego kurde nie lubię.
Skręcasz w lewo, okej. Okay. To kierujemy wzrok tam, gdzie kierownica skręca, czyli w lewo. Ale nie widzimy, czy coś z prawej nie idzie. Znaczy tak naprawdę z lewej też nie widzę, czy coś idzie. W takich kierownicach by się grzybek przydał do rozglądania się. Albo ten wykrywacz ruchu głowy, którego mam na przykład na PC-cie. Fajna sprawa. Niestety na konsola nie działa. Na konsole to zrobili jakiś taki patent, że ludzie sobie kupują tego pilota chyba. On ma czujnik ruchu jakby. Nie działa w sensie na poczerwień czy tam na Bluetootha, tylko jakby ma żyroskop, o. I sobie to przyczepiają na plaster do czapki. Biorą to na głowę, sobie zakładają tą czapkę z tym pilotem i to wtedy im działa jak rozglądanie się. Widziałem kolesia, jak we Flight Simulatora grał na czymś takim. Znaczy ogólnie śmiesznie to wyglądało, ale kurde, jak coś działa. Jak nie, no to na każdym skrzyżowaniu się ten módl, żeby ci się pad nie wyłączył. No kujka wodna. Super. Bardzo fajnie. Dokładnie to samo w Fernbusie jest. Gra nie widzi, że my gramy na kierownicy. I padzik się przełącza w tryb uśpienia, to no wtedy robi się to, co przed chwilą się zrobiło. Tak w sumie się zastanawiam ostatnio, może by do zasilania USB podpinać tego pada. On wtedy, mając zasilanie cały czas, może byś się nie przełączał w stan uśpienia. Bo to jest ten pad bezprzewodowy, to jak on by... On ma jakby sam sobie, że jak się go nie rusza, to zaczyna baterię oszczędzać. W sumie dobra sprawa, nie? No ale... Halo, ja tu autobusem jadę. Co to było? Chyba za ostro wjechałem. Ale nie było słychać, żeby się ludzie jakoś tam buntowali. W stylu niedzielny kierowca jedzie. Panie, ja i niedzielny kierowca. Nie żartujmy sobie. Ja to... Nie wiem, jaki jestem kierowca, ale... Żałosnym kierowcą jestem. Taka prawda. Okej, mamy tu przystaneczek kolejny. Spróbujmy się jakoś zatrzymać. Dobra. Ej, stój. Chyba jednak trzeba ten zaciągać. Dobra. Strasznie dużo tej wody tu stoi. A za dużo. Jeszcze, żeby to się teraz... Najpierw czekałem, że w ogóle nie widać, że ulica jest mokra. Teraz są takie... Nawet nie kałuże, tylko rzeki. I teraz zaczynam gadać, że jak już jest taka rzeka, to mogłaby się ten pod oponami rozpryskiwać, nie? Zawsze mi będzie zima. Ale ponoć zaleta Polaków. Chyba... A nie, widzicie? Rozpryskuje się pod kołami. Tak wiem, już przestało padać. I momentalnie wysycha. Ale to w tym klimacie pewnie tak jest. Chociaż są, widzę jakieś mikroskopijne kaule. Mikroskopijne, dobra. Mam nadzieję, że tu nic nie przyfasolę. Co prawda, prawie bym wjechał na tamten pas. I teraz mam łopatki za daleko. No dobra, już prawie. Niech będzie. Minusem włączania kierunków łopatkami jest to, że one wraz ze skrętem kierownicy się przesuwają. Jakby w kadłubie kierownicy, czy jak to tam się nazywa, były te
wajchy do przełączania. No. Światełek. To by było lepiej, bo one by stały w miejscu cały czas. Zresztą ta kierownica, o której mówiłem dzisiaj w Formule 1 w poprzednim odcinku, znaczy o tym, co było o 14, to mówiłem o tej kierownicy Holly i właśnie zapomniałem powiedzieć, że ona nie tylko ma jakby od razu skrzynię biegów z 20, chyba 4 przyciskami rozłożonymi, jak mniej więcej w ciężarówkach są, że mamy wszystko pod ręką, to jeszcze właśnie pod kierownicą ma wszystkie te manetki, o, to się nazywa fachowo. Do zmiany świateł, wycieraczek, włączania i tak dalej. Jedyny mankament to jest taki, no oprócz tego, że jeszcze nie wyszła, to jest tylko taki mały, że producent cenę sugerowaną ustawił na 2500. Może w promocji się wyrwie kiedyś za 2000, jeżeli się okaże, że jest to coś warte. Z tego, co widziałem, chyba właśnie wspiera PC-ta i Xboxa prawdopodobnie. Sonego chyba nie widziałem, żeby wspierał. Ale to przypuszczam, że każdy producent kierownicy, czy dobra, no nie każdy, ale większość wypuszcza dwie wersje swoich kierownic. PC-towo PlayStation i PC-towo Xboxation. Tak to jest. Wyjdzie 35 minut odcinka. Powiem wam, że to idealnie. Akurat się obrobi na 18, a ja sobie ten wrócę do malowania. Bo oczywiście mam mnóstwo poprawek. Co stanę rano. Najlepiej właśnie ten rano to widać. Jak mam takie ten niedoskonałości w malowaniu. Ogólnie maluję kolorem białym na białym. I po prostu czasem mi się zdarza parę centymetrów nie pomalować. I tak właśnie wlazłem dzisiaj o 8 rano, jak było ładne światełko ten z zewnątrz i widziałem takie białe pasy niepomalowane na suficie. Chociaż sufit już malowałem 2 razy, tak mniej więcej. To w każdym razie dzisiaj mi zostały jeszcze ten poprawki zrobić na suficie. Ściany pomalowałem wczoraj. No ale to wezmę jeszcze raz, przelecę. Bo strasznie ten wszystko przebija. Właśnie nie rozumiem, czemu mi każe jechać naokoło, jak mogę tędy pojechać. Nigdy tego nie ogarniałem. Jestem autobusem? Jestem. To czemu nie mogę tu wjechać? I się cieszyć z zakończenia trasy. Jakoś. No to chyba powinienem teraz tu w prawo pojechać, nie? Jak ja to zrobiłem? Kurde. Mapo. Gdzie ja jestem? W ogóle też kolejna gra i ten. Nie potrafią centrować na kierowcy. Tak będę przewijał teraz godzinę. Nie no, przystanek jest po prawej. Czemu mam tak objechać, Nie rozumiem, bo co, mam zakaz skrętu w prawo? Jakim cudem? To nie ma żadnego zakazu. Przynajmniej nie widziałem. Pa, 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 pa. No, i dojechaliśmy. Uczciwy odcinek, niecałe 40 minut. Ja się nie wysiedziałem, wy się nie wysiedzieliście. A odcinek się zrobił. I elegancko. No nie jakieś 1,5 godziny jazdy. Kto to słyszał w ogóle? Dobra. O, nawet nie musiałem drzwi otwierać. Trasa zakończona. Przewiezieni pasażerowie 40/40, 100%, 100%. Ani razu nie miałem planowanego odjazdu. Szkoda, że nie mogłem czasu przetem. Ani
planowo nie przyjechałem, ani planowo nie odjechałem ani razu. Ale nie miałem żadnego, padł gry, wypadku. Może gra uznała, że tamten był, winny. Dobra. 80% raz. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka. Krótki, nie krótki, przynajmniej treściły. Przejechałem, gierka mi się przypomniała, fajnie wygląda. Dobrze płynnie działa, wspominając na jej początki. No i cóż, nie obiecuję, ale nabrałem chęci, żeby sobie nią pograć od czasu do czasu. Więc może jakoś na początku, początek września, to już niedługo. Pod koniec września, bardziej tak, sobie to ogram. Ja bym bardzo opóźniał z nagrywaniem kolejnego odcinka, to fanów tej serii bym poprosił o przypomnienie. Tam w stylu, hej stary, miałeś Turisbusa nagrać, nagrywaj. I koniecznie na przykład możecie dodać, weź dłuższą trasę zrób, bo 35 minut to chyba sobie żarty robisz. A jak pasowało, to tylko tyle, żebyście przypomnieli mi o tej serii, jakbym zapomniał w przyszłym miesiącu, bo będzie wysyp gierek, więc mogę przeoczyć. No cóż, a tymczasem dzięki za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na coś innego na moim kanale. W przyszłym tygodniu powinien być Fernbus, gdzie lecimy do Nicei, z tego co pamiętam. Jeszcze w następnym odcinku na pewno do Nicei nie dojadę, ale już będę się zbliżał. Także więc jeszcze raz, po raz trzeci, dzięki za obejrzenie i zapraszam. Hej.